Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pewne takie... Zrobiłem sobie taki pewien eksperyment. Czy bez emblematów, z emblematami tymi zielonymi, czy... bo nie zielonymi, z emblematami... Nie wiem, wygląda to taki morski, bądź tymi fioletowymi, uda mi się cokolwiek wyfarmić. Tak zwane na te darmowe szczeliny. Tak, zrobiłem sobie 10 darmowych szczelin. I no cóż... Oceńcie to sami. Zapraszam do oglądania.
cry, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. We'll be right back.
No i sami widzieliście, no... Kilka rzadkich, żółtych przedmiotów powypadywało, większość niebieskich, ale żeby jakiejkolwiek legendy, to brak. Także nie wiem, czy czasami zrobienie 100 takich szczelin by zagwarantowało choćby wydropienie jednej legendy, ale to nic. Wyfarmię sobie, dajmy na to tych 30 emblematów. Jakich ja powiedziałem tam przedtem, morskich czy turkusowych, i zobaczymy wtedy, jak to będzie wyglądać. Może będzie lepszy, no na pewno będzie lepszy drop, ale może też jakieś fajne legendy wydropią. I jak sobie nazbieram też tych 30 fioletowych emblematów, to również zrobię 10 takich rajdów i wam pokażę, co tam ciekawego powypadywało, bo przy takim już, że tak powiem, zastrzyku bonusów i wzmocnień, no musi coś wypaść, no bo jak, że tak powiem, te darmowe szczeliny robiłem, no to parę kapliczek się trafiło, ale żeby cokolwiek lepszego się trafiło, to już nie bardzo. No nic, sami ocencie, co o tym sądzicie. Ja was zapraszam na inne filmy, także trzymajcie się. Na razie, cześć.